Halo, dzień dobry. Z tej strony Mikut i witam was serdecznie w Accident. Pilotażowy odcinek wam się spodobał, więc stwierdziłem, że sobie ten tytuł zakupię i zrobimy sobie całą gierkę. Misji nie jest dużo, bo jest 9, z czego jedna to właśnie była ta misja, którą robiliśmy w pilocie. Więc tutaj mamy 8 misji, więc może zrobimy dwie na odcinek. Zobaczymy, jak nam się długo zejdzie, tak naprawdę. Weźmy sobie tylko profil, uruchommy. Widzicie, to już udało mi się trochę pograć. To będzie nasz profil. I oprócz tego, na tym pierwszym profilu już zrobiłem samouczkę, żebyśmy nie musieli robić tego dwa razy. Obecnie mamy po pierwsze samouczek, a po drugie mamy dwa scenariusze do ogarnięcia. Pierwszym niech jest błąd krytyczny, nazwa wypadku. I widzicie, jest język polski, więc spoko, nie muszę wam, że tak powiem, bawić się w tłumacza, w co jakiś tam dobry nie jestem, bo po angielsku rozumiem, ale gorzej, jak się, żeby to przetłumaczyć tak, żeby to było płynne, tak, bo wiadomo, można podukać, ale to nie o to chodzi. Więc jest po polsku, więc wszystko będzie w porządku, mam nadzieję. Prowincja Teramo, Włochy, wrzesień, 4.2012, godzina 7.20, pierwsza osoba na miejscu wypadku, Feliz Giordano, to jestem ja. I ofiary, dobra, ofiary są. Widzimy tutaj jakieś złoża, jakieś bloki drewna leżą, kłody. Zobaczymy, co się stało. Ojojoj. Okej, mamy tutaj jeden samochód, tutaj, drugi tutaj i trzeci tutaj. Są trzy samochody, więc mam nadzieję, że to jest całe miejsce zdarzenia. Okej, jedziemy. Ciekawe, co to... Wow, panie, gdzie pan tak się śpieszysz? Ciężarówką tak zapierdziela. Skubaniec. W ogóle zobaczcie, że nam się GPS tutaj nie przestawia chyba. Jest cały czas w jednym miejscu. Okej, okay, gdzie, czy coś spotkamy? Stało się i to dużo. Stało się i to dużo. Dobra, moi drodzy, jak pamiętacie, co robimy na początek, zawsze pyc, telefonik, dzwonimy na, w wypadku będzie 112, czyli europejski numer, bo co jest ciekawe, w zależności od rejonu, bo będą tu różne rejony świata, mamy inny telefon oczywiście na służby. Dziękuję, kratka w drodze, zanim podasz mi więcej informacji, upewnij się, że teren jest bezpieczny. Tak, oczywiście już to robię. Włączam światło awaryjne i na początek oczywiście trzeba co zrobić? Oznaczyć teren. Mamy fajnego pick-upa zresztą. W obu stronach jezdni trójkąt, nie ma problemu. Gdzie jest mój trójkąt? Tu jest mój trójkąt. Już to robię. Biegnij. Hop, 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 hop. Żeby nikt tam tutaj nie wjechał nagle w tyłek. Pyc, jeden trójkąt jest, resztę muszę wziąć z samochodu. Widzimy dwie osoby... Nie żyją prawdopodobnie i dwie osoby jeszcze dychają, więc spoko. Wyłącz silniki. Tu jest jeden samochód. Halo, czy ktoś tutaj jest w środku? Jest pan w środku. O cholera. O cholera, wbił się pan. Mam nadzieję, że rama nie jest głęboka. Na początek wyłączymy może oczywiście samochód. Musimy teraz przejść na drugą stronę. Jak tu przejść? A, tu też jest. Bal drewna. Silny byk ze mnie, moi drodzy, naprawdę. Pyc. Przeniesione. Okej, okay, te samochody zgaśmy. Tutaj widzę, pani sobie leży nieprzytomna, ma nadzieję, że nic nie jest, a tutaj... O kurna, to nie wygląda dobrze. To nie wygląda dobrze. Czy to jest parka w środku? Dobra, to jest wyłączone. Jeszcze tylko weźmy może od tej pani ten trójkąt i ustawmy go sobie na z drugiej strony. Hop, 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 żeby mogłoby się tutaj bliżej, bo ktoś tu może wjechać z tego zakrętu, ale dobra. W sumie będzie jechał zakrętu, będzie jechał wolniej na pewno. Już wszystko ustawione, proszę pani. Sprawdź twoją dokładną lokalizację, sprawdź wszystkie ofiary. Dobra, najpierw jedziemy na naszą lokalizację, żeby jak najszybciej powiadomić karetkę, gdzie ma jechać. Więc wsiadamy do naszego samochodu i zerknijmy na naszego GPS-y. Okej, okay, odpalamy i... Oczywiście informacje podają swoją lokalizację, staraj się unikać urządzeń GPS, mogą być one nieprecyzyjne. Teraz sprawdź każdą ofiarę, aby zobaczyć, co najbardziej potrzebuje pomocy. Kto najbardziej potrzebuje? Dziękuję, przekażę te informacje z ratowniku. Nie ma problemu, moja droga. Już się biorę. Halo. Proszę pana, czy jest pan cały? Halo. Tak powiem, nie trzęsę. On tutaj ma wbitą. Ma jedną ranę tutaj. I jedną ranę ma... aha, muszę go odsunąć do tyłu. Czy pan oddycha? Pan nie oddycha. To nie jest dobry znak. Pan nie oddycha, ale resztę jeszcze zobaczmy. Nie oddycha, ale jeszcze ma duży pasek życia. To jest ten na samej górze. Co jest u pani? Halo, proszę pani. Pani Proget. To tak się nazywa? Nie. Chyba nie. Halo, słyszy mnie pani? Muszę chyba ją odpiąć na początek, żeby ją przestawić do tyłu. Dobrze. Proszę bardzo. Czy pani oddycha? Pani chyba oddycha. Pani jest chyba w porządku. Jeszcze chyba tamten też pan oddychał. Może miał coś ze słuchawkami. I teraz sprawdźmy tego pana i panią. O kurczę. Rufina Ferry. Halo, czy żyje? Jak ona zgięta jest, złamany kark. No to chyba po robocie, to pani chyba nawet, nie wiem, czy jest sens
No właśnie. Pani w ogóle nie oddycha, więc... Ty z tą panią chyba nie... Przykro mi, ale nic nie możemy zrobić. No właśnie, no złamany kark ma dziewczyna. A tutaj chyba jest jeszcze kolega... O kurna. O kurna. Pan chyba... Pan chyba też. Halo. Czy jest pan... Złamany kark. No to pan też już. No to oni nie żyją prawdopodobnie. Nie możemy im pomóc. W porządku, tego co mi powiedziałeś, musisz pomóc mężczyźnie w SUV-ie. Dobra, już to robię. Już to robię. Tylko jak to zrobić, moja droga? Jeśli wisi na gałęzi, odetnij ją i opatrz ranę wokół gałęzi, ale nie wyciągaj jej z rany. To jest bardzo ważne. Jasne. Dlaczego, moi drodzy, mam nie wyciągać z rany gałęzi? Ponieważ wtedy możemy wywołać krwotok, który może tą osobę zabić. Mamy jakiś nóż, weźmy ten nóż i weźmy sobie apteczkę. Jeżeli coś jest w ranie, należy to po prostu zostawić i niech to lekarze wyjmą potem. Dobra. Udzielmy pomocy. Najpierw odetnijmy tę gałąź delikatnie na samym koniuszku. Cyk, dobra, udało się. Teraz chyba trzeba go odpiąć, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Gdzie jest apteczka? Tu jest apteczka, dobra, otwórzmy apteczkę. Oczywiście na początek rękawiczki przydadzą się i teraz tak, obetnijmy tutaj materiał. No ma tą dziurkę. Załóżmy opatrunek wokół tego i co? I uciskać, aż przyjedzie karetka. I to będzie chyba moje dosyć tyle. To jest cały scenariusz, który udało nam się zrobić. Jak mówiłem, zrobimy chyba dwa scenariusze na odcinek. No czemu by nie? Okej, pana wyjęliśmy. I teraz musimy poszukać poszlak. No dobra, tu są jakieś ślady hamowania. Jest... Aristo omija wypadek, traci kontrolę i uderza w drzewo. Okej, to jest to. Na pewno tutaj to będzie problemem. Jest ulotka. Niebezpieczne kłody spadają z przyczepy. To już wiemy, dlaczego gościu tak spieprzał tą ciężarówką. Zgubił ładunek i nawet tego nie widział prawdopodobnie. I mu to wszystko się wypieprzyło tutaj. Czy tutaj jest wskazówka? Tak, bale drewna, jedna z kłód uderza w samochód. Samochód. I prawdopodobnie tutaj będzie gałąź jeszcze, luźna gałąź blokuje kierownicę samochodu, udźwiężając skręcanie. Okej, mamy wszystkie cztery. Więc zerknijmy, jak to wygląda. Pierwszy mam tak, niebezpieczne kłoda spadają z przyczepy. To jest moim zdaniem pierwszy ruch. To jest pierwszy ruch. I z racji tego, że spadają z przyczepy, jedna z kłód uderza w samochód. Nie wiem, to nie jest z tyłu, on z przodu uderzył tak naprawdę, tylko spadł z tyłu, uderzył w przód samochodu, jakiś błąd tłumaczenia prawdopodobnie. Zaraz po tym luźna gałąź blokuje kierownicę tego samochodu i ten biały uderza w ten i z naprzeciwka nadjeżdża pan Aristo, który uderza w drzewo, próbując ominąć wypadek. I może moim zdaniem tak wygląda ten scenariusz. I tak było, moi drodzy. Aristo Fiorentini. Na szczęście dla Aristo gałąź, która przybiła jego klatkę piersiową, ominęła płuca. Dzięki temu oraz twojej natychmiastowej pomocy, pomimo najgroźniejszej, niegroźnej infekcji, jego rany zagoiły się w stosunkowo krótkim czasie. W ciągu kilku tygodni Aristo wrócił do pracy, a wypadek stał się tylko drobnym epizodem w jego życiu. Dobry, brawo! Ippolito Ferri. Kłoda, ten tu jest zmarł. Kłoda, która spadła na nich samochód, zabiła Ippolito na miejscu. Został pochowany tydzień później na swoim rodzinnym... Kurde, ciężkie to jest mieście. Po informacji, że kierowca ciężarówki uciekł z miejsca wypadku, rodzina Ippolito pozwała jego oraz firmę, dla której pracował. Po drugiej walce prawnej wygrali wystarczająco dużo pieniędzy, aby opłacić szkołę. Rufina Ferri. Podobnie jak jej mąż, Rufina zginęła w momencie, gdy kłoda spadła na jej samochód. Zostali pochowani razem przez rodzinę. Jej 9-letni syn Renzo był wychowany przez swojego ojca, chrzestnego i jego rodzinę, a później został ratownikiem medycznym. O, jak miło, chociaż nie wiem, czy to fajnie, że tak musiał. Pomimo niewielkich obrażeń, Ottavia bardzo ucierpiała w wypadku. W chwili, gdy odzyskała przytomność, obwiniała się za to, że nie zdołała ominąć samochodu z przodu, a moment wypadku na długo utkwił w jej pamięci, wywołując atak paniki i inne objawy przypominające zespół stresu pourazowego. Pomimo szeroko zakrojonej terapii, nigdy nie była na tyle pewna siebie, by ponownie prowadzić samochód. Powiem wam, że... No to... Stresy są ciężkie, szczególnie jeśli jest osoba, która tam umiera. Tu widzimy dwójkę, małżeństwo, które osierociło dzieciaka i skurczyby, który zwiał tą ciężarówkę. Dlatego on tak z tą ciężarówką zapieprzał, bo uciekał z miejsca wypadku po prostu. Skubany. No szkoda. W większości regionów świata obowiązuje tak zwane prawo dobrego Samarytanina. Prawa mające na celu prawną ochronę tych, którzy pomagają innym w potrzebie. To jest ważna informacja. O kurczę. Powiem wam, że ciężki scenariusz. Dwie osoby śmiertelne. No dobra, zróbmy kolejny.
Zamieć śnieżna. Leningradowskaja Oblast, Rosja. Marzec 4, 2021, czyli niedawno. W tym roku. W przyszłym roku. Godzina 14.20. Oleg Ignatiew, to jestem ja. Jest Lesja Igoranowna, Myszkin, Igor Myszkin i Władimir Kluglow. Trzy osoby tam będą na miejscu. Dobra. Co tam się stanęło? No widzimy śnieg. Rosja śnieg, więc pewnie jakiś będzie poślizg. I ktoś tam się pewnie nie wyrobił na zakręcie. Prawdopodobnie. Ale tego się dowiemy za chwilę. Dobra. No tutaj jest kupa śniegu, ja tu w stówę lecę. Nawet sporo. O, widzę samochód. Uhu, coś tam się stanęło. Ślady wypadku. Wjeżdżamy. Aha. Ktoś się zatrzymał na wiacie, a raczej na miejscu dla odpoczywających. Dobra, pora wezwać policję, karetkę. Bierzemy telefon. Zadzwońmy. Nie ma zasięgu. To niedobrze. Nie ma co włączać świateł drogowych, bo jesteśmy na parkingu. Dobra, najpierw podbiegnijmy do nich. Wezwij służby ratunkowe. Czy ktoś tu ma jakiś telefon? Halo, proszę państwa. To się do nich raczej nie dostanę tak szybko. Dobra. Zobaczmy, co tam się dzieje od drugiej strony. Muszę uważać tutaj na drogę, bo tutaj dosyć szybko samochody jeżdżą. A nie chcę wpaść na jakiegoś. Widzę, patrzcie, ile tutaj samochodów jeździ. Tam coś jedzie? Jedzie. Szybko. Dobra, jestem po drugiej stronie. O, prawie że. Dobra, zobaczmy, co tam się dzieje z tym człowiekiem. Wszyscy mają miarę wysokie. Wszyscy żyją, to jest najważniejsze. Wszyscy żyją. Halo, dzień dobry. Otwórzmy samochód. O, ma pan smartfona. Sobie pożyczę, jak pan pozwoli. Zadzwonimy sobie na 112. Ślady są zjechania. Dziękuję, Katka, co możliwe. A na razie dam ci instrukcję, co robić. Ok, wyłącz zapłon dwóch samochodów, zaznacz miejsce wypadku. Jeśli masz trójkąt ostrzegawczy, rozstaw go na drodze, aby powiadomić innych kierowców o wypadku. No mam, tylko pewnie gdzieś tu powinien być ten trójkąt, prawdopodobnie, czy nie? Nie, gdzieś tam, dobra. Najpierw na początek wyłączmy może silnik tego oto auciszka. Hop, wyłączony. Wysiądźmy. Chociaż przechodzenia przez ulicę. Dobrze, postaram się. Biegniemy teraz do tego. Tutaj widzę, już jadą naprzeciwko jakieś samochody. Kurczę, jaki ruch. Okej, okay. Jeden przejechał, drugi przejechał. Biegiem! Szybko! Dobra, przebiegliśmy. Weźmy może trójkącik. Spróbujmy go rozstawić, tylko gdzie ja mam go położyć? A, jest tam miejsce. Kurczę, z drugiej strony, daleko. Tu ktoś jedzie, czy nie jedzie? Nie jadą. Szybko! Zanim przyjadą. Jedzie. Sorry. Okej, okay, trójkąt jest. Czy oni w ogóle zwalniał? Nie. Po prostu zapierdziela tak samo, jak zapierdzielał. Bez różnicy. Więc ten trójkąt chyba nic wtedy nie pomoże, podejrzewam. Dobrze, tu pojechał. Tutaj jedzie. Tam przejedzie. I wtedy możemy biec szybko na drugą stronę. Dobra. Teraz zacznijmy ten drugi samochód. Powoli tam się skończą paski życia. Spróbuj odsunąć deski. Spróbuję. Dobrze. Tylko które na początek? Spróbujmy może z tej strony. Tu są szczątki. Tutaj. Spróbujmy odsunąć. Gdzie jeszcze? Tu mogę odsunąć te szczątki. Tu. Tu już nie mogę. Tu mogę odsunąć. Tu na razie nie mogę. Tu. To i to. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. A to jakieś starsze małżeństwo. Dzień dobry, już państwo są wyłączeni. Sprawdź wszystkie ofiary, sprawdź swoją dokładną lokalizację. Dobra, najpierw lokalizację. Mam nadzieję, że w samochodzie mam GPS-a, bo jak mi nie działa komórka, to zobaczymy, czy GPS w ogóle działa. Wsiądźmy. Słuchaj, teraz te samochody wszystkie mają GPS-y, więc to nie ma różnicy. Okej, okay, odpalmy tutaj sygnalizację. Po rusku to wszystko było. No jesteśmy w Rosji. Dobra. I teraz zerknijmy na tamtych biednych. W ogóle mam nadzieję, że oni tu nie zmarzną, bo chyba jak im tak drzwi otworzyłem, to mam nadzieję, że jakoś tutaj nie zmarzną za bardzo, więc zaraz państwu za to drzwi zamknę. Halo, słyszy mnie pan? Proszę pana. Odepnijmy pana. I zobaczmy, czy tam się coś dzieje u pana. Czy pan oddycha? No, oddycha. Tutaj widzę, że nic się wiele nie stało. Pewnie coś się stało, tylko na razie jest w porządku.
Tu, tam chyba drzwi są zablokowane, więc próbujmy uchylić okno u pani. U pana może zaraz tu zamknę drzwi. Zaraz to ogarniemy. Zobaczymy, w jakim stanie jest pani. Chciałem do pani dojść jakoś, tylko nie wiem, czy się uda. Może tędy jakoś, czekajcie, próbuję się przypiknąć. O, okej, to się udało. Halo, słyszy mnie pani? Proszę pani. Pani mnie nie słyszy, ale zobaczmy, czy jest pani. Czy pani oddycha. Tak, to starsza osoba. Oddycha. I to głośno, i czuję, że będzie dobrze. Okej, to teraz musimy tą trzecią osobę jeszcze ogarnąć. Na razie, wiecie co, zrobimy tak. Tym zamknę te wszystkie drzwi, żeby nie zmarzli. Bo coś czuję, że tutaj temperatura może mieć wpływ na to wszystko. Pani jest w takim stanie średnim, powiedzmy. Nawet gorszy niż ten gościu w tamtym samochodzie. A może dlatego, że po prostu zostawiłem otwarte drzwi. Może on marznie po prostu. I tyle. Dobra, tam widzę, samochody jeszcze jadą z daleka. Jedzie jeden, jedzie drugi. Nawet chyba dwa jadą. Czy z tej strony ktoś jedzie? Chyba nie. Szybko na drugą stronę. Okej, jesteśmy na miejscu. Dzień dobry, proszę pana. Już się panem zajmuję. Halo. Proszę się nie bać. Proszę się nie bać. Proszę się nie bać. Jestem, już przy panu jestem. Czy pan mnie słyszy? O, widzę, że ma pan tutaj głowę rozwaloną. Jest chyba w porządku. Odepnijmy pana z tych pasów. I sprawdźmy, czy pan w ogóle oddycha. Oddychasz? A, tutaj mam jeszcze ranę na głowie. Pan nie oddycha. O, fuh, oddycha. Myślałem, że nie oddycha. Całe szczęście, dobra. Pomóż ofiarom. Zabezpiecz ofiary przed zimnem. Pomóż ofiarom. Wygląda na to, że wszystkie są stabilne. Spróbuj założyć bandaż na głowę kierowcy. Aha, fajnie, że wziąłem, że wziąłem, wiecie co, może zamknę mu drzwi, żeby nie zmarł, że wziąłem apteczkę, więc muszę chyba pobiec jeszcze raz, no, mam nadzieję, że nic będzie nie jechało teraz, tam nic nie jedzie, z tej strony nic nie jedzie, szybko, o Jezu, aż się wystraszyłem, potrącił mnie skubany. Przytrzymaj R. Dobra, cofamy, moi drodzy. bo mnie potrącił. Dobra, wracamy do momentu, jak tam do niego zadzwoniłem. Ale powiem, że aż się wystraszyłem. Aż mnie majtnęło przy klawiaturze, naprawdę. Zamknijmy mu drzwi. Wracamy do tego. Wracamy do... Dobrze, że jest ten cofanie czasu, bo byłoby słabo. Ale mnie trzepnął, skubany. Bo oni tam nie mają trójkąta z tej strony. Dobra, tutaj przyjeżdża. Szybko! I co z tego, że trąbił, jak on tutaj, jak wariaty jeżdżą te chłopaki. Dobra, pomóż ofiarom, bierzemy sobie tę apteczkę. Tamtym ofiarom nie trzeba pomagać, muszę pomóc tamtym. Ofiary przed zimnem, muszę zabezpieczyć, dobra. Idziemy na drugą stronę, czy coś jedzie z naprzeciwka? Chyba nie. Mam nadzieję. Ryzykujemy znowu, dobra, szybko. Już jestem u pana, proszę pana, już u pana jestem. Nie ma problemu, już... póki mają zamknięte drzwi, zobaczcie, to... Punkty życia mi spadają. Wyciągniemy tego ziomeczka z tego samochodu. Może zakniemy ten samochód. Okej, już panu pomagam. Już panu pomagam. Robię to na śniegu, ale trudno. Musi pan to wytrzymać. Zrobimy mu ten bandaż. Jest gotowy. Taka pogoda może być bardzo niebezpieczna. Umieść mężczyznę w swoim samochodzie i upewnij się, że wszystkie drzwi są, okna są zamknięte. O kurna, serio? Ja mam go tak teraz nieść przez ten śnieg? On mi tu zaraz zejdzie, a ja jeszcze muszę z nim przez ulicę przejść. Czy to jest nienormalne? Mogę biec? Nie mogę biec. No dobra. Tylko mi tu gościu nie zejdź, proszę cię bardzo. Nie umrzyj mi. Nie umrzyj mnie tutaj. Z tym przeciwka chyba nic nie jedzie, więc muszę tylko chyba dbać, żeby tu mnie nic nie trzepnęło. Czy coś jedzie? Chyba jedzie. Chyba jedzie, ale zdążę. Jadą samochody, ale już jestem na mnie. Udało się. Prawie, że tak powiem, mnie przejechały, ale dobra. Muszę mu wszystko pozamykać, żeby tutaj chłopaki nie zmarzli. On teraz, życie mu ucieka, ponieważ, powiedzmy potocznie, bo jest na zimnie. Więc zaraz go tutaj ogarniemy. Otwórzmy sobie tylne drzwi. Drzwi pasażera są zamknięte. Mogę je tutaj otworzyć? Otwórz, okej. Okay. Zaćmy go tutaj, niech się tam położy. I pozamykajmy wszystkie drzwi. Tu pozamykajmy. No i mamy czekać na pomoc, tak? Dobra, czekaj na pomoc, nie ma problemu. Wsiadam. I czekam. Mam nadzieję, że to będzie w porządku. Zamknijmy tylko drzwi, żeby gościu już nie martwił. No i czekamy. Przyjechali. Okej, mogę zająć się badaniem terenu, tylko pytanie, czy ja tu... A nie, o, są policjanci, dobra, są policjanci, więc nie muszę się bać, że mnie zaraz coś potrąci. Zapnijmy ten samochód.
Zacznijmy może tutaj, od tego. Co tu się stanęło? Jest wskazówka. Środek hamowania. Igor gwałtownie hamuje, co blokuje wszystkie cztery koła. No, wiadomo. Czy coś tutaj będzie jeszcze... Jest sześć ogólnie wskazówek. Szczątki zablokowane. Tutaj są jakieś szczątki, ale chyba też tutaj nic nie będzie miało... Jest jakieś... Tutaj są szczątki. O, jest wskazówka. Zniszczona wiata. I uderza w wiatę parkingu. Czyli mi się samo zdanie, że tak powiem, dokończyło. Okej, okay, to ich mam z głowy, no bo on tutaj nie wyhamował i walnął w wiatę, ale jak to się stanęło, że tak powiem, potocznie? Wszystko będzie się działo pewnie tam prawdopodobnie. Tutaj widzimy jakieś ślady, są ślady zjechania. Jest wskazówka, ślady hamowania. Igor Myślnów udaje się opanować poślizg, chodzić na parking. A, czyli on takim poślizgiem wpadł na parking. Ale dlaczego to się stało? Co tu się działo? Ślady hamowania. Vadim traci kontrolę nad swoim samochodem podczas zmiany pasa. A, tutaj to był właśnie Vadim, podejrzewam. Czyli on tutaj zmieniał pas i wjechał na czołowe praktycznie z samochodem, tak? To jest szczątki zderzenia, tak? Vadim zderza się z samochodem Myszkina. I pewnie będzie tam, że wali w drzewo, tak? To jest wskazówka ślady hamowania. Nie, pika powraca się i wpada na drzewo. Czyli to jest ostatnia wskazówka, jaką mamy. Czy mamy 6 wskazówek? No dobra, zobaczmy, ustawmy to w jakikolwiek sposób. Więc moim zdaniem wszystko się zaczęło od momentu, kiedy Vadim traci kontrolę nad swoim pojazdem podczas zmiany pasa. To jest pierwsza rzecz. Uderza w samochód Myszkina. Tak, zgadza się. Jeśli się wypełniają tutaj te strzałaczki, czyli to jest dobra wskazówka. I teraz pytanie, co się robi dalej? Czy on pick-up obraca i wpada na drzewo? To jest trzecia... Tak, tutaj on się wpada na drzewo. Dalej udaje się opanować poślizg, ale i zjeżdża na pobocze, na ten parking. Wtedy blokuje wszystkie cztery koła i uderza w wiatę. Tak to moim zdaniem wyglądało, moi drodzy. I jest. Haha, mogę być detektywem. Igor Myszkin. Pomimo utraty przytomności po uderzeniu w wiatę, Igor nie odniósł poważniejszych kontuzji. Sanitariuszom udało się go ocucić w drodze do szpitala i następnego dnia mógł go opuścić. Pewnie żona. Lesia, tak? Podczas wypadku Lesia odniosła tylko niewielkie obrażenia. Niestety z powodu podeszłego wieku i ogólnego złego stanu jej powrót do zdrowia był powolny i problematyczny. Dzięki wsparciu męża i dzieci po kilku miesiącach opuściła szpital. Kilka miesięcy. Lol. Wadimir. Uraz głowy Wadimira nie zagrażał jego życiu. Zderzenie z drzewem zmiażdżyło mu kilka żeber, co powodowało wiele uszkodzeń wewnętrznych, w tym przebicie płuca. Większość z nich zostało wyleczone w szpitalu, ale długi czas powrotu do zdrowia sprawił, że musiał zamknąć firmę. Ale moi drodzy, wreszcie jest scenariusz, gdy nikt mi nie umarł. Oprócz mnie na pasach, znaczy na pasach, na drodze, by mnie trzepnął gościu. Ale zobaczcie, jak jest bardzo małe, jaka była mała widoczność. Oni zapieprzali tymi samochodami jak głupi. RKO należy wykonać tylko wtedy, gdy ofiara nie oddycha. No tak, nie pchajcie się z jęzorem od razu, jak widzicie kogoś przytomnego. Sprawdźcie, czy nie oddycha. Ale kurczę, to takie ciężkie warunki, ci ludzie zapieprzali jak głupi tym samochodami. No dobra, mamy dwa z głowy. W sumie trzy i się odblokowały chyba kolejne. Zanim zobaczymy, co pan mi pisze, kolega. Jak idą prace? Nasza nieocenia Amy przygotowała jeszcze trzy sprawy, Emi. Są już na twoim biurku. Trzy kolejne sprawy, moi drodzy. Jakie to są sprawy? Mamy szwedzka wiejska okolica, czyli to robiliśmy, moi drodzy. Więc to pominiemy. Ja sobie potem zrobię poza kamerą, żeby było zrobione. A w kolejnym odcinku bierzemy się za dwie kolejne sprawy. Wypadek na urwisku we Francji oraz uliczne wyścigi w Tennessee, USA. Myślę, że to będą fajne scenariusze. A na razie was serdecznie żegnam w tej jakże to pozytywnej, ale też czasami i bardzo przygnębiającej serii. No, powiem wam szczerze, że bardzo odczuwam, jeśli ktoś tutaj zginie. To jest mocne. To jest mocna seria, ale przynajmniej mam też satysfakcję, że kogoś ratuję. Więc wszystko się dzieje wirtualnie, na szczęście, więc kto wie. Dobrze, moi drodzy. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Bye.